Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Wolnej Matki. Ten film to jest druga część z cyklu kłamstwa na temat Słowian. I tematem jest pochodzenie, albo raczej drzewo ukazujące pochodzenie języków indoeuropejskich. Czy w ogóle jak to drzewo wygląda i gdzie tutaj na tym tle mieści się nasz język, nasze języki słowiańskie, nasza gałąź języków słowiańskich oraz nasz język polski. Słuchajcie, ten temat mnie dosyć denerwuje, ponieważ właściwie, żeby znaleźć inną narrację niż ta, którą tutaj widzicie, niż to drzewo stworzone przez w sumie Niemców, można powiedzieć, to się trzeba nieźle naszukać, a właściwie i wtedy to wypadałoby się udać na przykład na kanały takie jak na przykład ten. To jest kanał pana Białczyńskiego, znaczy kanał, to nie jest kanał, tylko strona, blog, gdzie on publikuje ciekawe artykuły, na przykład z innego blogu Rudaweb. Okay. I tu jest bardzo ciekawy artykuł, który prezentuje nieco inne podejście i inaczej wyglądające drzewo właściwie, inaczej wyglądający układ języków proto-indoeuropejskiego, tak, i tego, jak te poszczególne gałęzie się wyodrębniały z niego oraz jaką rolę ma słowiański. I tutaj, jak widzicie, oni proponują mówią, że protosławik, czyli protosłowiański, to jest właściwie to samo, co protoindoeuropejski. Ok? I to jest jądro. To jest źródło. Z tego powstały wszystkie inne języki. Ok? No dobrze, ale tyle wam chciałam powiedzieć w internecie. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, w internecie kulują takie drzewa, stare drzewa, protoindoeuropejski z takim podziałem, gdzie słowiańska linia to jest właściwie tutaj bałtosłowiańska. Olesiu, bądź cicho. I właściwie w większości to znajdujemy tylko angielskojęzyczne wypowiedzi na ten temat w YouTubie i to też jest smutne, że polskojęzycznych na temat naszego języka słowiańskiego, pochodzenia naszego języka właściwie nie ma. Tylko na takich kanałach, na przykład Lang Focus, mamy wypowiedź na temat takiego właśnie drzewa. Ok. Tutaj mamy kolejny kanał o dziwnej nazwie, więc nie będę jej wymawiać. Nie wiem, jak to mówić. W każdym razie jest znowuż to drzewo, jak ono powstawało. Ok, załączę te linki wszystkie, albo na przykład słuchajcie, w takim Gen Wolności, no co to jest Gen Wolności, błyskawiczne dzieje polszczyzny, w ogóle nie ma ani słowa, w ogóle nie ma ani słowa, widać, podejrzewam, że jak współcześnie ktoś tworzy taki kanał, tak samo mówiąc inaczej, jest taka dziewczyna, która to tworzy, o poprawnej polszczyźnie i tak dalej, unikają jak ognia tematu pochodzenia języków słowiańskich i zwłaszcza języka polskiego i to się po prostu pomija, tego się po prostu nie mówi, zaczyna się od średniowiecza, ok, jak to było, pierwsze jakieś tam zabytki i tak dalej, ok, a to jest ciekawe, dlatego słuchajcie, teraz przerywam i podeprę się artykułem, który pojawił się właśnie na tutaj Rudaweb, to jest pan, który jest z tego co ja rozumiem, z tego co ja wiem, on jest zawodowym historykiem, więc ma prawo i myślę, że ma wszelkie, możemy uznać jego autorytet w tej dziedzinie, a poza tym on po prostu referuje PDF, który jest napisany przez pana, przez dwóch panów po angielsku, jest jak najbardziej pracą naukową i przedstawia po prostu nieco inną koncepcję, już nie niemiecką, jak te języki się kształtowały i że proto-indoeuropejski to w rzeczywistości jest proto-słowiański. No dobrze, to do rzeczy i za chwilę posłuchamy.
No dobrze, to do rzeczy. Określenie indogermański jest równie wprowadzające w błąd, jak dla królestwa zwierząt wyrażenie trylobite ptaki. Taki wniosek przedstawili w swojej pracy Petr Jan Daczek i Anton Perdich. Ich zdaniem mylne jest używanie pojęcia proto-indoeuropejski, bowiem w rzeczywistości mamy do czynienia z proto-słowiańskim, który jest wyjściowym dla wszystkich języków dziś gromadzonych w rodzinie indoeuropejskiej. Ta teoria ma już 10 lat, ale opiera się jeszcze na wcześniejszych ustaleniach i jest wciąż potwierdzana. Tylko nikt nie chce tego rozgłaszać. W artykule A Novel View of the Origins, Development and Differentiation of Indo-Europeans z 2008 Czech i Słoweniec przedstawili teorię opartą o sposób wnioskowania nauk ścisłych. Jandaczek związany jest z zespołem szkół w Los Alamos, który powstał w ramach programu jądrowego USA podczas II wojny światowej. Perdich to pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu w Lublianie oraz pomysłodawca projektu, aby lepiej zrozumieć pochodzenie Europejczyków. Tak opisali to zjawisko. Słowiańskie elementy przetrwały z wielką częstotliwością w języku staroangielskim sprzed 1000 lat. Na przykład w modlitwie Father Ure, Ojcze Nasz, użyto starosłowiańskiego wyrażenia chlaw zamiast współczesnego bread, tak, chleb. Tych samych spostrzeżeń, że starsza wersja języka jest bardziej podobna do słowiańskiego niż młodsza, dokonano także w przypadku niektórych innych starych języków, np. sanskrytu. Wedyjski kontra klasyczny sanskryt, a także nowoczesne języki indoeuropejskie w Indiach, etruskiego i greckiego, czyli homerycki kontra greka klasyczna. Jandaczek i Perdich stwierdzają więc, że bazowym dla tych wszystkich języków jest proto-słowiański, a nie wymyślony przez lingwistów proto-indoeuropejski, czyli jak się w skrócie mówi PIE, czyli P-I-E, czyli P-I-E. Tak więc w całej literaturze fachowej PIE powinien zostać zastąpiony terminem proto-slawik. Dopowiadają też, że języki słowiańskie, ponieważ były podłożem innych w Europie, są bardziej wzajemnie zrozumiałe niż młodsze od nich germańskie, romańskie, celtyckie oraz inne. Za obecny stan dezinformacji w lingwistyce obwiniają oni niemieckie dążenia z XIX wieku do marginalizacji słowiańskiej roli w historii. Dzięki prusackiej polityce historycznej termin języki indogermańskie odniósł sukces w nauce światowej. Zdaniem Czecha i Słoweńca ta dezinformacja musi zostać naprawiona, a języki słowiańskie przyjęte jako klucz do rozwiązania zagadki fenomenu indoeuropejskiego. Języki słowiańskie nie powinny być postrzegane jako gałąź peryferyjna indoeuropejskich, ale uznane za pień drzewa językowego, z którego inne gałęzie czerpały soki życiowe i rozwijały się. Wszelkie analizy prowadzą do wniosku, że niemal cała Europa była najpierw słowiańskojęzyczna, by później zacząć się na swoich obrzeżach różnicować pod wpływem innych, nieindoeuropejskich ludów. Według rekonstrukcji dokonanej przez obu badaczy, ze słowiańskiego języka matczynego używanego przez lud o słowiańskich genotypach mitochondrialnych i chromosomach Y około 9000 lat temu, prawdopodobnie 4000 lat temu zaczęły kształtować się podstawy proto-germańskie poprzez włączenie do tego procesu elementów italo-celtyckich. Za geograficzny matecznik proto-słowiańskiego, który do dziś w większości zajmują narody słowiańskie, wskazali obszar zasiedlony w starożytności przez Wenetów, w szczególności wokół szlaku bursztynowego, którzy są tożsami ze Słowianami. Z tego obszaru, którego rdzeniem jest dzisiejsze Międzymorze, słowiańszczyzna rozprzestrzeniła się w ciągu tysiącleci na olbrzymie terytorium od Indii i Władywostoku do Grenlandii. Badacze podkreślają, Słowianie nie przemieszczali się na zachód od bagien Prypeci zaledwie 1500 lat temu, ale byli autochtoniczną populacją Europy od epoki kamienia. Mówiłam o tym we wcześniejszym filmie.
Od płota słowiańskiej ostoi w południowo-wschodniej, południowej i środkowej Europie ludzie zaczęli rozprzestrzeniać się, szczególnie po wprowadzeniu rolnictwa i hodowli w neolicie. W trakcie tej ekspansji zmieszali się z tubylcami staroeuropejskimi. Olisiu, nie hałasu. Zresztą, kto by nie zaczął do językoznawstwa podchodzić z uwzględnieniem aparatu nauk ścisłych, dochodził do podobnych wniosków. Mapa ewolucji języków indoeuropejskich stworzona przez Business Insider, oparta na rezultatach badań Russella Greya i Quentina Atkinsona, umieszczę ten tekst i te nazwiska w przepisach, stosujących metody obliczeniowe zbliżone do algorytmów używanych przez genetyków podczas śledzenia rozprzestrzeniających się epidemii, wskazuje na bałtosłowiański jako na prawdziwy, a nie skompilowany metodą historyczno-porównawczą język praindoeuropejski. Zresztą pomysł Greya i Atkinsona zaprezentowany po raz pierwszy w 2003 roku. Kupa czasu. Schmidt już wtedy nie był nowy, gdyż podobne propozycje wysuwali wcześniej Schmidt, Lehmann i Renfrew. Przy czym dwaj pierwsi badacze lokowali słowiańszczyznę w samym centrum indoeuropejskiej wspólnoty, wprowadzając rozchodzące się od niej fale pozostałych grup językowych. Po aparat matematyczny w językoznawstwie historycznym, a konkretnie po statystykę, sięgali na długo przed Greyem i Atkinsonem Swadesz i Mańczak, licząc zbieżności leksykalne w poszczególnych językach indoeuropejskich albo w zestawach najbardziej reprezentatywnych 100 słów, albo w słownikach, albo w porównywalnych fragmentach tłumaczeniach Biblii. Tłumaczenia Biblii. A w każdym z tych przypadków nauka ścisła, jaką jest matematyka, dowodziła niezbicie i bezlitośnie. Języki słowiańskie, a w szczególności polski, są kolebką języków indoeuropejskich. Powtórzyć? Języki słowiańskie, a w szczególności polski, są kolebką języków indoeuropejskich. Zweryfikowano to w 2013. Zweryfikowali to Garrett i Chang, potwierdzając kluczową rolę odgrywają w tym okresie przez języki słowiańskie. W komentarzach do tych badań w podobnym tonie w odniesieniu do języków słowiańskich wypowiadali się Hegarty i Renfrew. I tyle, słuchajcie. Jaśniej chyba się nie da. Wiem, że tekst jest może dosyć sążnisty, zostanie załączony w... link jest w blogu pana Rudułek. To tyle ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia i zmieniajcie swoje myślenie, bo wiele rzeczy już dawno nie jest prawdą. Pozdrawiam, Joanna.